Was serdecznie w pierwszym odcinku z A Plague Tale Innocence. Jest to gra, na którą czekałam i liczę na to, że nie podzieli losu Vampira, którego też mamy ogranego na kanale. Bardzo liczę na to, że kampania będzie ciekawa i wciągająca. Zagramy sobie w 4K na padzie, niemniej jednak obawiam się, że spadną FPS-y przy takiej chmarze szczurów, które będą w późniejszym etapie gry, ale to się jeszcze okaże. Natomiast teraz, bez zbędnego gadania, zaczynamy grę. Dawdling Amicia, how will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right. Let's go. Look at Leon. The Guyenne beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Okay, czyli to będzie forma samouczku. Dość ciekawie zrobiona. Look. Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father. I know. If only she could come with us. No, tu tata do mamy startował. Okay. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Darun. Go! And bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother, and you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Hey, wait! I hope you have your sling. Of course. Come on, then. Jednak ojciec przystał na prośbę córki. Do you dare to enter the trial's gate? Amicia Darun fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. So, here we go. One, two, three, four, five. Come on, Amicia. 6. No, czekaj, tata, no. 7. 8. And this is how Amicia becomes a true knight. 9. And 10. There. Well, well. I must say I'm impressed. But your sling is frightfully noisy. It was a present. From you. Oh, yes. I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him?
He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. To teraz popiemy zająca. Okej, mamy kucany. Leo! Bieg. Wait for me! Ależ muzyka Leo! Jest przednia. A hunting świetna. Dog is not supposed to lose its hunter. Leo! Where did he go? There you are. Oh, she's big now. What did you smell? Oh gosh, a wild boar. What a good dog. I'm a bit zając. Did he find something? Shh, come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. That might work. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. It's drinking. Time to make my move. Oho, tylko ja go nie widzę dobrze. Find a way to sneak up. You have to hit the head. Teraz nie wiem, czy to tak miało być. Careful. You have to aim for the head. I'm doing my best. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. Tato, ja mam nadzieję, że to trawa, a nie jakiś barszcz sosnowskiego. Pytanie, czy to będzie główka? Oj, trochę buja. Come on, I can do this. I wyszło. Nice shot. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No, no, no! Go, Leon! Don't lose the scent! I promise you, tonight we shall dine like kings! I have no doubt we will. Don't give up, Leon! Tu jakiś bug, no? I'm coming, Leon! Keep him there and you'll get a piece for yourself. Chyba nie tędy. Spróbujmy lewą stroną przejść. It's bleeding. He stopped barking. He must have found it. No dobra, ale to już nie wygląda najlepiej. These bridges were almost new. Someone's not going to be happy. A, pytanie. Pewnie matce. Ale słuchajcie, tu już się robi nieprzyjemnie. What did that? Leo, come here! It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leo! Come here! Leo! To jest niby ten nasz dzik, którego przed chwilą goniliśmy. Leo! I'm here! I'm coming! Did
devilry is this? We must go. Immediately. Witamy w grze, moi mili państwo. Jeżeli ktoś oglądał zwiastuny, ten wie, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably... Looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Where are the rivets for reinforcing the door? I haven't been able to make them yet. Did you hear about the English troops arriving? Dużo tutaj rozmawiają, troszeczkę będę ich zagłuszać. Ciekawe, czy ojciec wiedział, że na terenie tej posiadłości, którą tutaj mają, dzieje się coś takiego, ale z jego zachowania chyba można wywnioskować, że jednak nie wiedział. No zobaczymy, co my tu mamy. Unia. Jest też taka opcja na początku samym gry, jak zmiana broni. Przy okazji zmieniamy barwy rodowe, my tutaj mamy takie czarno-białe. Takie wybrałam. Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem dokładnie, czym to się różni, ponieważ tam nie ma żadnej informacji. No, darzę wielką nadzieją tę grę. Mam nadzieję, że nie pozostawię po sobie takiego niedosytu jak na przykład wampir. Mam taką nadzieję głęboką. Mamy chlebik. No, kto spędzał wakacje na wsi, ten wie, jaki tutaj zapach panował. Dość ciężki. Zobaczmy, co my mamy tutaj jeszcze. My mamy poszukać Lady Amicia, you're back. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, alright? Alright. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh, thank you. No, czyli... Jednak jakieś przygotowania tutaj będą się odbywać do tego, co tam ojciec z nami odkrył. Czy tu coś było? Było. There you are. I've been looking everywhere for you. Znajdź jak gwizdek. Cudownie. Okej, okay. I tu chyba nic więcej. Ja bardzo miło wspominam wakacje właśnie na wsi. Czysta przyjemność. No, oczywiście było kilka miejsc, w które nie mogło się udać, ale tak poza tym to sielska zabawa. Czy ten pan z nami tutaj porozmawia? Good day, Lady Amicia. I co robi? Podkowy. Jak to kowal typowy. Mamy podchody, natomiast ten coś tutaj ukrył podobno. Czyli tu mieliśmy pierwszą znajdźkę. A co tu się znajduje? To jest chyba lawenda, ale pewności nie mam. Woda. Brakuje tylko chyba kompostownika jakiegoś. The pots Theo told me about. I still have my sling. Mamy proce i kamienie, prawda? Nie. I teraz pytanie, czy jeżeli będę to długo trzymać... Aha, to już jest namierzone. Jak nie przyceluję dobrze, kamyczki się skończyły. Spróbujemy to zrobić i tak przy okazji zauważyłam, że a to też kamienie. Widać, że tutaj dziewczyna ćwiczyła. Może jakaś znajdźka? Nie, jeszcze jeden. Mamy osiągnięcie odblokowane, więcej praktyki. Leo, if only I'd arrived more quickly. Szkoda psa. I would have killed whatever did this to you. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me.
Now, why would the English go and bite people? I don't know. To keep us off balance. Oczywiście Francja. Oh, Lady Amicia. Did you have a good walk? Later, Flor. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Temu kurakowi się dzisiaj nie udało. Niestety. Radio Sancti Sebastiani, keep us from evil. May you forever grant us health and keep plague from our door. Tu i kaplice tutaj mają. Modli się, więc chyba z nami nie porozmawia. Take care of Leon, please. He deserves his place at your side, even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. Proszę, I hope czyli... mother's not too busy. This sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. We're lucky to be in this house. Mark my words. You're right about that. No, taka gęś to potrafiła pogonić, więc nie będziemy jej zaczepiać. Mamy też studnie. Czyli w ten sposób przeszliśmy na drugą stronę, to ciekawe. Mamy odnaleźć matkę. Gabriel, is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. Malutki miał kolejny atak. Czyżby jej brat na coś chorował? A jeżeli tak, pytanie na co? No, nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie sprawdziła tych drzwi tutaj. Ale pewnie będą zamknięte, nieprawdaż? Dokładnie. No i proszę, tutaj mamy te barwy, które wybrałam na samym środku oczywiście, czyli to jest drzewo i słońce z księżycem w środku, dokładnie. Wow, nawet odwzorowali meble. Pięknie. Popatrzcie na to. Przejdziemy do kuchni, może zgłodniała. Did you hear what happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night? Famine, war on our doorstep, and now vampires? Oh, we must have seen something rotten to be punished so. Oh, Lady Amicia, hello. I didn't see you there. Yes, hello, milady. Hello. Tak, bo pewnie gdyby ją zauważyła, to nie byłoby tej rozmowy przy niej. Natomiast pogryzienia w nocy, wojna, nieciekawe czasy. Teraz nie wiem, w którą stronę mam iść, bo tego jest tu całe mnóstwo. Tu mamy prawdziwą kuchnię. The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. No, rozglądam się oczywiście za jakimiś rzeczami do podniesienia. Teraz nie jestem pewna, bo weszłam tutaj, natomiast mogłam chyba iść jeszcze w drugą stronę. I tu chyba będzie góra prowadząca do matki, a tam widziałam jednak drabinę. I teraz nie wiem, czy lewą i prawą dojdziemy do tego samego miejsca, czy może powinnam jednak udać się tutaj. Jeżeli kogoś by interesowało, dlaczego nie biegam szybciej, to dlatego, że nie mogę. Mamy tutaj jakieś ograniczenie. W końcu po domu się nie biega, prawda? A,
Słuchajcie, chyba coś znajdziemy. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father would... Proszę bardzo. By dowiedzieć się więcej, natomiast to chyba nie tu? Dobrze, potem dowiemy się, do czego będzie nam służył cynamon. To dobrze, że tu zajrzeliśmy. Teraz możemy na spokojnie do matki się udać. I... tutaj chyba niczego takiego nie będzie ciekawego. W tym miejscu. Proszę bardzo. Przyprawy. Rzadkie i drogie przyprawy nie zawsze pojawiają się na wszystkich stołach. Ponadto panuje powszechne przekonanie o istnieniu hierarchii żywiołów w oparciu o ich bliskość do Boga. Ogień poprzedza powietrze, które jest nad wodą, która z kolei przykrywa ziemię. Warzywa rosnące w obszarze najmniej szlachetnego z żywiołów są przeznaczone dla biedoty, a tymczasem szybujące po niebie ptaki trafiają zwykle na stoły szlachetnie urodzonych. To są osobliwości, więc najprawdopodobniej nie będziemy z tego korzystać. Tu mamy leksykon. Gwizdek. Terakotowy gwizdek, który Amicja otrzymała w prezencie od ojca z okazji swojego pierwszego polowania. Ciężkie imię, będę musiała jeszcze posłuchać dobrze, jak oni się dokładnie do niej zwracają. Gwizdki, których nasi dalecy przodkowie używali jako instrumentów i zabawek, umożliwiły m.in. synchronizację działań poszczególnych grup myśliwych podczas polowania, a w czasie wojny koordynację poczynań żołnierzy na polu bitwy. Zobaczymy, może akurat to do czegoś nam się przyda, na przykład do odwracania uwagi. Już teraz spotkanie z matką nam pozostało. Może, choć nie jestem pewna, ten wybór decyduje o tym, jaki jest brat, będzie... Pytanie, czy w ogóle, ale możliwe, że brat będzie miał jakieś zdolności, prawda? Więc może to o te zdolności chodzi. Louise, have you been to see mother? Indeed. Do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. No proszę. Trafiliśmy. Trafiło się dziewczynie, urodziła się w jakiejś bogatej rodzinie. Pytanie, kim dokładnie jest jej ojciec, ale tego najprawdopodobniej niebawem się dowiemy. Proszę, jaki kufer. To był jej pokój, nieprawdaż? Czy może tutaj wejście jest obok? Aha. Harfa jest, słuchajcie. A to było leży jej psa. Na pewno. O, Leon. What am I going to do here without you? It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. You're welcome, sweetness. Look after it now. Czyli mamy serwetkę od matki. Ręcznie tkane serwetki są często ozdobione koronką i służą głównie do ochrony stołów przed gorącymi naczyniami. Ta serwetka jest ozdobiona herbem rodu, tradycyjnym motywem, który wykorzystują młode dziewczęta z dobrych rodzin, ucząc się robótek ręcznych. Szkoda, że nie można tego jakoś obracać. Chociaż można, ale to za drugim razem, jak się wejdzie. To ciekawe. Teraz... Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but... Something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but...
but it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh! You are to stay here with your brother. What? Why? What's close happening? The door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. Tutaj chyba matka troszeczkę się odsunęła od córki z powodu zajmującej choroby brata. Niespokój matki. Widać, że tutaj ma piętro. All these potions. Mother, will you ever be able to cure him? Ach, czyli ona tutaj w ogóle badania prowadziła i szukała lekarstwa dla swojego syna, no? Już szuka matki. How long has he been here? 4 years? 5? Czyli matka jest, ale jej nie ma, bo cały czas spędza tutaj z synem. Where is he? Hugo? Co mamy tu zrobić? Zaryglować drzwi. Pytanie, czy ja to zrobiłam w tym miejscu i mieliśmy okiennic też nie otwierać. Uzaryglowała? Okej. Okay. Pytanie, kto przyjechał i dlaczego nie mamy... patrzeć na zewnątrz. Nic, kurczę, nie widać. I tak, mogłabym wejść tędy. Albo od razu z pokoju matki? Na to wygląda. Młody oczywiście się schował. It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mummy will be back soon. Move! Come on! My się prawie nie znają. Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men! Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. Is that mommy? Kid, I don't have time to play games. Where have they hidden him? Oh, let's go. Now. Where's mommy? Shh. Where the fuck is he? Stay down. Hugo, it's me, Gabrielle. Come here, quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. Where's the kid, huh? Leave him alone! Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a child. You've lost your mind. Gabrielle. Amicia. Shh. Zabij ją. Oh no. Leia. I don't know anything. There you go. That'll teach you. No. I'm begging you. Hugo's not here. And you, stay. Come on. It's very clear. Tell me, where is Hugo the Rune? Boże, ja nie wiem, gdzie uciekać z tym małym. A to jest jedyna druga wyjścia, słuchajcie. Schody na dół. A!
going on? Mother, I have to find mother. She'll know. Czy to wam w ogóle nie przypominało ten sceny ze Starkiem? Oh my god! Louise! You think it's funny making me run like that? I miss you! Please! We need to move. Don't look. We serve a higher power. All right. Let's check you're not hiding anything. No, 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 Misia. We have to keep going. There are no mistresses, notes. Speak up. Don't make me hurt you again. Shh. I have no idea. I only do the laundry. This is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. Even if I knew, I wouldn't say anything. Lady Beatrice is a good soul. Right. There are still rooms to be searched. Finish it. Nie mam pojęcia, gdzie jest chyba. Nie ma drabiny na górę. Znajdą mnie w tej kuchni, przecież tu nie ma wyjścia. Well, well, well. Where do you think you're going? Children. No nie, ona się porobiła. What is happening? We will be all right. Do you hear me? Come on. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? No, we have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence. Jeśli zostawisz Hugo samego, wpadnie w panikę. No dobrze, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku, za który oczywiście ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny. Teraz będziemy musieli się tymi ogrodami tutaj wydostać z tego dworku całego. Jeszcze raz dziękuję. No jestem w ogóle zaskoczona. Pięknie się to tutaj wszystko potoczyło. Niestety ojciec zginął. Trzymajcie się. Hej, hej.